wiesz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. W dzisiejszym drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Rzymian mogliśmy usłyszeć takie słowa. Bracia, do was pogan mówię, będąc apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych z nich doprowadzę do zbawienia. Święty Paweł, tak jak większość Żydów tego czasu, dzielił ludzkość na dwie kategorie ludzi. Na Żydów, którzy należeli do narodu wybranego, i na pogan, którzy Boga nie znali. I jak słyszeliśmy, miał on nadzieję, że w bardzo krótkim czasie cały świat pogański zostanie nawrócony, a Żydzi, widząc, że poganie przyjmują Ewangelię, również zostaną pobudzeni do współzawodnictwa i także oni się nawrócą. A jakby się to dokonało, to w bardzo krótkim czasie miał Pan Jezus przyjść powtórnie i na głos anioła, na głos trąby. Właśnie te miejsca, jak to, gdzie się znajdujemy, miały opustoszeć. Kiedy nastąpi koniec, to tylko Bóg Ojciec wie. A my, niezależnie od tego, powinniśmy się starać tę Ewangelię przekazywać i głosić, tak jak głosił święty Paweł, z mocą, wiarą, nadzieją i miłością. On jednak odparł: niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucać psom. Te słowa, które wypowiedział Pan Jezus w Ewangelii, chyba są najbardziej szokującymi słowami, które słyszeliśmy z ust Pana Jezusa. Mamy obraz dobrego pasterza, który idzie, aby szukać każdą zabłąkaną owcę, i tu nagle zwraca się do kobiety i mówi: niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać psom. I to jest cały paradoks Ewangelii, że aby zrozumieć jej sens, aby zrozumieć jej przesłanie, trzeba iść dalej. Nie można się zatrzymywać w połowie drogi. Bo oto, kiedy będziemy kontynuować lekturę tej Ewangelii, usłyszymy słowa: o niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona. Pan Jezus spotkał Syrofenicjankę, kobietę, która według tamtejszych standardów należała do pogan. I po spotkaniu z Jezusem stała się osobą wierzącą. Święty Paweł nawołuje do nawrócenia pogan. Sam o sobie mówi, że jest ich apostołem. Oczywiście możemy się zapytać, a co z tymi, którzy nie mieli tego szczęścia, ażeby spotkać Jezusa? Czy oni mogą się zbawić? Czy oni mogą być zbawieni? Tak, ale jeżeli będą zbawieni, to tylko przez Jezusa. Tylko w Jezusie jest zbawienie. Jezus przyszedł zbawić wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Nawet tych, którzy nie mieli szczęścia Go poznać. Już w Starym Testamencie przez usta proroka Izajasza Pan Jezus oznajmił, że dom mój
będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Pan Bóg wzywa nas na swoją świętą górę słowami proroka Izajasza. Każdy dzień to kolejny etap tej naszej wspinaczki na tę górę świętą, gdzie spotkamy Pana. Na ten trud, który nas czeka i na radość niedzieli spotkania z Jezusem Eucharystycznym, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.